Hej kochani! Jedziemy dzisiaj na niedzielną wycieczkę po Nowym Roku. Elo, Wiktor. Siemanko! Że wygląda trochę jak ten jakiś gentleman z dwudziestolecia międzywojennego, jakiś Vincent Vitos. Ja prowadzę śledztwo. Dobra, okej. Kochani, za chwileczkę będzie vlożek, luźny vlożek weekendowy i powiem wam trochę o moich polecajkach. Troszkę podsumowania noworocznego, takie wstępne rzeczy, bo stylówy podsumowujące i rzeczy pokażę wam w następnym filmiku, gdzie już będą konkretne właśnie stylówki, konkretne rzeczy pokazane. A dzisiaj taka luźna gadka, luźne gadki, jak tam chcecie. No, jakieś przebitki z wycieczki, ale to tak na szybko, bo mam trochę rzeczy wam do powiedzenia, kanałów do polecenia i też pozdrowienia. Chcę wam coś poopowiadać przy okazji, jak już jedziemy, żeby też wykorzystać czas. Czas to, mówi się czas to pieniądz, ale czas to złoto po prostu. Mamy ten czas i korzystajmy go. Kochani, ja już mówiłam, że właśnie dla mnie jakby te takie postanowienia noworoczne, to ja nie robię tego. Ja po prostu mam plan. Czy się ziści, to zobaczymy, ale wydaje mi się, że będę robić dużo nowych rzeczy, chciałabym. Nie mam za dużo też czasu, więc nagrywam osobny vlożek, wiecie, dlatego, żeby nie musieć w tym programie ze stylówkami zajmować na to tyle czasu, bo po prostu one są długie, te programy, i potem ciężko jest to edytować i ogarnąć czasowo takie bardzo długie filmy. No i was też może to znużyć, jak ten film będzie trwał ponad pół godziny. Kochani, najpierw powiem wam coś o tej nowej serii, którą planuję. To będzie taka seria komentatorska z przymrużeniem oka. Trochę humoru w życiu, bo wiecie, że ja pracuję w teatrze takim trochę kabaretowym, muzycznym, ale kabaretowym, i ta część humorystyczna w moim życiu jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Uwielbiam humor i mam nadzieję, że wam się coś to spodoba. To będzie może trochę takie inne, ale też związane z ekomodą jak najbardziej. Mam nadzieję, że to będzie też bardzo dla was informatywne. Zobaczycie, czy się wam to spodoba. No i koniecznie piszcie potem w filmiku, czy coś takiego się wam podoba. A tymczasem, moi drodzy, chciałam wam polecić kanały, bo w ogóle bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję Iwonce z kanału Iwonka, która mnie poleciła i już są efekty i widzę, że jest dużo nowych subskrybentów, także witam was kochani. Bardzo, bardzo super osoba, naprawdę bardzo serdeczna i podobają mi się jej pomysły. No i w ogóle wiecie, że ja też zbieram po śmietnikach. To znaczy, nie zbieram po śmietnikach wszystko, ale że na przykład jak są takie zbiórki tych gabarytów u nas tutaj po wsiach, to ja jeżdżę po tych śmieciach i zbieram antyki i różne piękne rzeczy, które potem albo odnawiam, albo coś z nich robię. Także podziwiam też Iwonkę za to, że ona właśnie robi taką akcję, bo to jest super. I chciałam wam powiedzieć, że ja się też trochę ostatnio martwiłam, bo jest teraz duża mowa o tym zatruciu planety, o zaśmieceniu, o wycince lasów. I no, szczerze mówiąc, to nie tyle się martwię o ludzkość, chociaż też, ale co bardziej właśnie o to, że wykończymy tą planetę i że nas to też wykończy w końcu. I mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej osób zarazić zbieractwem, przerabianiem, upcyklingiem, recyklingiem i rzeczami używanymi z second handów i tak dalej, bo właśnie to jest takie coś, co może nas uratować, co może nam pomóc, a rzeczy przerobione i wykorzystane ponownie mogą być co najmniej tak ładne, a nawet jeszcze dużo, dużo lepsze i wartościowe niż te nowe. No wiecie, bo tego nowego śmiecia to jest mnóstwo i to już nawet nie wiem, czy to jest aż taka frajda kupować te nowe śmieci, tak zwane, w cudzysłowie. Także dla mnie to jest frajda wykorzystać stare śmieci, albo piękne stare rzeczy, albo przerobić je na nowe rzeczy, bo można zawsze dać im nową duszę i nowe życie. Także do tego was bardzo zachęcam, dlatego zajrzyjcie do Iwonki, zasubskrybujcie, bo ona robi cuda, zbiera cuda, robi cuda i w ogóle też kupuje w second handach, więc tym bardziej. Podam wam tam linka w opisie oczywiście. No i też bardzo serdecznie was zachęcam, żebyście zajrzeli do
Joanny Pinkowskiej na kanał, bo ona przepiękne rzeczy kupuje, ma też sklep, ale wynajduje też przepiękne rzeczy w Lumpeksa, bardzo stylowe. Jest też bardzo fajną, ciepłą osobą, otwartą. Fajnie gotuje też i tam można się dużo o niej też dowiedzieć, o kosmetykach i tak dalej. Także też polecam, polecam jak najbardziej. I też życzę wszystkim youtuberom, których znam, wszystkiego najlepszego. Już polecałam wiele kanałów i mam takie przemyślenia, wiecie kochani, że jakby opłaciło się to. Wiecie co, nie będę już narzekać na osoby, które nie chcą współpracować, bo to jest bez sensu. Życzę im wszystkiego dobrego. Życzę im, żeby im się rozwijały kanały, bo też wnoszą coś pięknego do życia. Też nie muszą robić tak jak wszyscy. Nikt nie jest zmuszony, żeby współpracować, polecać i tak dalej. Więc na pewno mają coś ciekawego do zaoferowania i do polecenia. I do wniesienia do tego świata, jakieś piękno, jakiś kolor. Także super, też super. Ale zauważyłam, że opłaca się jednak współpracować, polecać innych, bo ja też często polecałam bezinteresownie i chciałam właśnie takie sympatyczne relacje mieć i to się opłaciło. Jak widać już teraz to się opłaciło, bo zostałam polecona i też polecam i posyłajmy dalej to dobro. I w ogóle fajnie jest zrobić coś takiego dobrego, bezinteresownego, bo to zawsze do nas wróci. I to jest taka sentencja, którą chciałabym podsumować tą część, kochani. No i moi drodzy, jest jeszcze dużo fajnych kanałów, tak jak mówię, jeszcze Dom pod Bocianem wam polecam, bo też dzisiaj zaczęłam dopiero dzisiaj oglądać i subskrybować. Także też naprawdę fajne jest taki slow life i miło jest obejrzeć, że ludzie mogą to sobie tak fajnie, ekologicznie, spokojnie żyć, bez jakiegoś wariactwa, bez jakiegoś pozerstwa, to jest super. Także jak lubicie takie klimaciki, jakieś wiejskie życie, sielankę i ludzi pozytywnych, to też was tam zapraszam. Kochani, i co jeszcze chciałabym wam powiedzieć? No dużo jest takich rzeczy, które bym wam chciała powiedzieć, ale szczególnie chciałabym was pozdrowić noworocznie i zachęcić do ekologicznego trybu życia, oczywiście. I co jeszcze? Żeby cieszyć się każdym dniem, jest bardzo ważne. Cieszcie się każdym dniem. Nie dlatego, że to ma być, każdy dzień może być naszym ostatnim, bo nie o to mi chodziło. Chodzi mi o to, że każdy dzień może być dla nas jakąś pozytywną szansą, może wnieść jakąś wspaniałą niespodziankę. Może zdarzyć się coś, co będzie miało później dobre konsekwencje w naszym życiu. Jeżeli będziemy myśleć pozytywnie, to na pewno dużo fajnych rzeczy nas spotka, będziemy przyciągać dobro. Także róbmy dobrze dla siebie i dla innych. To jest moja zasada. Jeżeli robię coś dobrego dla siebie, to zawsze zakładam, że to ma być pod warunkiem, że to jest dobre, albo przynajmniej nie szkodzi innym. Także na pewno ta zasada się sprawdza w życiu. Bardzo wam ją polecam. Zobaczcie, jaki piękny jest Kraków wieczorem. Jest ciepło. Normalnie jest jak wiosną. Nawet komar dzisiaj do mnie przyleciał. Ale zmieniając temat, Teatr Stary w Krakowie, na Placu Szczepańskim. No i naprawdę jest urokliwie. Narodowy teatr. Idziemy coś małego zjeść. Idziemy do naszego teatru. To wam zaraz pokażę przebitkę z piwnicy naszego teatru Kamelot, bo zostawiliśmy kabel w teatrze. No, niefortunnie. Od słuchawek, który jest bardzo potrzebny. No i tak, idziemy na mały spacerek. No, jesteśmy na Tomasza w Krakowie, to jest świętego Jana, tam jest rynek, a tu jest zaułek świętego Tomasza, kościółek i tu się znajduje nasz teatr, właśnie w zaułku świętego niewiernego Tomasza, jak się to mówi. I się już zbliżamy, zobaczycie zaraz. Pokazywałam już górę, tam gdzie mieliśmy w tej dużej sali też teledysk nagrywany nasz kamelotowy, kolędowy, a tutaj jest kafe Kamelot. Zapraszam, pyszne jedzonko. O, patrzcie, jakie stare schody. To jest bardzo stara piwnica. I tutaj dawniej odbywały się spektakle Lochu Kamelot, Teatru Loch Kamelot. Teraz na razie tu nie występujemy, bo przez pandemię, bo jest ograniczona ilość miejsc. Tutaj nie może do piwnicy wejść za dużo osób. Dlatego mamy scenę teraz na drugim piętrze, tymczasową. A tutaj właśnie spędziliśmy Sylwestra. O, Wiktor w garderobie. Pięknie tu jest, zobaczcie. Takie typowo
typowo piwniczne wnętrze. Nasza koleżanka. Tu pranie wywiesiłem. Beata, masz tutaj świetne spektakle też, znaczy w teatrze naszym. A tu pranie księżniczki. O, o. Teraz wam pokażę zdjęcie moje z Sylwestra, na którym właśnie siedzę na tej kanapie, zatytułowane Pranie księżniczki. Kraków w niedzielę wieczorem, po południu. Całkiem tętniące życiem, co nie? Po nowym roku. Kolejny Candy Store, ze tych słodyczy to tu jest. Mamo, mamma mia. Ale piękna choinka. Nie byłam tu, wiecie? Byłam tylko na małym rynku. Teraz cudownicę, no cudo. Iza Mariacka. Idziemy sobie połazić. Koncert tu się odbywa. Jakiś ziomek sobie lubuje i gra. Jedzonko? Chyba tam też no, zobaczymy, co tam jest. Jedzonka. Jakieś tutaj, fajda, tu chlebusie. Patrzcie, ten nurt, jakieś pierogi, to nie, to hot dogi, nie pierogi. Co, hot doga? No zobaczymy co dalej. Teraz najpierw musimy, tu znowu są zupy, patrz, to sama chyba. Tutaj jest przysmaki, jakieś regionalne. Tutaj jest kiełbasa. Oj, oj, oj. Tak? Na przykład mam piękny pomysł. A właśnie, mój przyjaciel jeszcze z technikum opowiadał, że jak on był mały, to on z siostrą na przykład tak się wygłupiali, byli mali, to właśnie on mówił tak: Paulina, mam ładny pomysł. To jest anegdota. Tak, pozdrawiam Przemka. Aha, to są pierożki. Może pierożki pyszne? Nie, bo no, to dobra, już za dużo na święta. Ale nie, może być cofniemy. No, zaraz się cofniemy. Mam nadzieję, że po tym jedzonku nas nie cofnie. A, bo się... Oj, tu są pyszne orzeszki też. Frytki belgijskie, to chyba coś dla mnie, mi się wydaje. Nie, to może nie jest świąteczne. Nie, jesteśmy w sukiennicy. Otwarte, w niedzielę. Co za... Dziwna sprawa. Myślałam, że jest niedziela niehandlowa. A tu wszystko otwarte. Nie no, to nie jest handel. To jest handel prywatny, to może wolno, nie? Handlować. Turyści w niedzielę. Rynek w Krakowie ciąg dalszy. Jem frytki belgijskie, bo wiecie co? To regionalne jedzenie trochę rozczarowuje. Wiktor jadł zupę gulaszową. Powiedz coś o zupie gulaszowej. Nie ma o czym mówić chyba za bardzo, co? Nie bardzo. Słuchajcie, no trochę rozczarowuje, bo niby taka kuchnia regionalna miała być. Tymczasem widziałam, jak pierogi pan z takiej mrożonki sklepowej do wody wsypywał. No i te zupy też nie powalają. Kiełbasa wyglądała już trochę lepiej. No ale nie oszukujmy się, koło regionalnej kuchni to raczej nie leżało. Dlatego już z wszystkiego najlepsze są chyba te frytki belgijskie, bo niczego nie udają. No one są dobre. Są naprawdę dobre. Dobrze usmażone, chrupiące, grube. No. I kochani, pozdrawiamy was już z Krakowa. Już kończymy, bo chcemy się jeszcze przejść na spokojnie. No i tak to teraz wygląda tutaj pięknie. Przyszliśmy do kawiarni, bo wiecie, trochę bieda z tym jarmarkiem, jak chodzi o żarcie. O, i patrzcie, to jest stylówka Wiktora.
jest sweter H&M z Merino Wool. Takie superowe spodnie w kratę. O Jezu, jak mi się one podobają. Oh my god, dostaliśmy od przyjaciółki. Puste kieszenie są. Która sobie kupiła, ale nie mogła nosić. Także super stylowa. A za chwilę zobaczcie, co różnego zamówiliśmy sobie w kawiarni na Kiętnie. To nie jest reklama. No i tak, kawusia z skarpowym likierem, sojowa w tym, bombka, która ma w sobie kremy, pierwotowe, bezowy torcik słony karmel. Już nie mogę się doczekać. No i jakie jest to ciastko bombka? Z wierzchu wyglądało jakby było takie fajne, twarde i takie kropiące. Jak taka bombka, ale to jest bardzo miękkie i... Takie kremowe to, nie? No, ale jestem pozytywnie zaskoczony. A to, ta beza z wysłanym karmelem jest przepyszna, bardzo słodka, ale przepyszna. No i kawa makaronikowo-truskawkowa jest też bardzo dobra. Chociaż oczywiście jakkolwiek mleko jest sojowe, no to oczywiście ta śmietana bita raczej nie, także no. Taka drobna uwaga. Ale kawa zdecydowanie lepsza jest w Bagerii. Tak, no polecamy Wam kawę Bagerii Stockholm. Jak chodzi o cynamonowe bułeczki szwedzkie, oryginalne, przepyszne, najlepsze na świecie i kawę, to bardzo Wam polecamy kawę Bagerii na Łobzowskiej. Nasz przyjaciel prowadzi, ale nie dlatego polecamy, tylko dlatego, że jest najlepsze. No i wracamy już. Popatrzcie, jest tutaj koło krakowskie, nie wiem jak to się nazywa, w Londynie to jest London Eye, a tutaj koło forum, jest takie koło forum. Koło forum. Koło forum. No i to już koniec wycieczki, moi drodzy. Miałam jeszcze nagrywać coś w domu, ale wiecie co, jest już późno i chcę jeszcze Wam wpuścić ten filmik na kanał, więc tymczasem się z Wami żegnam i zobaczymy się w filmiku, który mamy nadzieję, że się Wam spodoba, to będzie podsumowanie. Pierwsza część podsumowania roku, czyli suknie, spódnice, top. Suknie i spódnice top, z roku. Top topów. Suknie i spódnice z roku 2021. Najlepsze zdobycze. Może Wiktor mi pomoże wybrać, bo mam ciężki orzech do zgryzienia. A jak? Buziaczki, kochani. Bye, bye. Mua.